Gęsty dym widać z odległości kilkunastu kilometrów. Towarzyszy mu odór palonego plastiku. Pożar wybuchł kilka minut po godzinie 4 rano. I to co, opony się jarają? Ogień objął wysypisko opon przy ulicy Marantowskiej w Koninie. Z żywiołem walczy aż 200 wielkopolskich strażaków. Pożarem objęte było w tej największej fazie pożaru około 2,5 tysiąca metrów kwadratowych tego składowiska, natomiast same składowisko miało powierzchnię, około 1 hektara. Na tą chwilę sytuacja jest opanowana, będzie trwało dogaszanie, będą to działania długotrwałe. Niewykluczone, że potrwają nawet kilka dni, bo strażacy muszą wysypisko rozgrzebać i dokładnie przelać wodą. Oprócz opon, które bardzo ciężko się gasi, są też śmieci, które latami były tutaj podrzucane. Zresztą to nie pierwszy pożar w tym miejscu. Nie był pożar do takich rozmiarów, no natomiast już dwa razy w tym miejscu się paliło, bodajże było to około 4-5 lat temu. Składowisko opon przy Marantowskiej jest nielegalne. A my jako samorząd nie możemy tam wejść, by zrobić porządek. Teren należy do prywatnej osoby. W 2018 roku prezydent wycofał zgodę na składowanie tam odpadów. Wzywał również zarządcę do likwidacji tego składowiska, a także nałożył na niego grzywnę. W tej chwili toczymy bój sądowy przed sądem rejonowym w Koninie. Miasto Konin występuje w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Urzędnicy i strażacy już teraz podejrzewają, że odpady zostały podpalone. Krzysztof Czub, Puls Dnia.